Witam, witam bardzo serdecznie moi drodzy na kanale Orention. Przepraszam, ja mam na imię Piotrek i gramy dalej w Fallout. Jesteśmy już po drugim questie tutaj w hubie. Otóż pomogliśmy, tak naprawdę wyzwoliliśmy farmę Irwina z rąk bandytów. Odebraliśmy podziękowania, odebraliśmy fajny item. Dostaliśmy taki karabin przerobiony na pistolet, bardzo mocna broń. Jeszcze dokupiłem tu w tak zwanym międzyczasie, żeby was nie zanudzać, kupiłem wyrzutnię rakiet, bazukę, ona się nam później przyda. I teraz moi drodzy, udamy się do szeryfa. Teraz gdzie są drzwi? Tu są drzwi. Udamy się do szeryfa Greeniego i powiemy mu, że Kafar nas wynajął do brudnej roboty. Ponieważ wzięliśmy questa dotyczącego zabójstwa kupca pewnego, który nie pasuje tutaj Kafarowi do układanki. Kafar to jest taki lokalny mafiozo, właściciel Sokoła Maltańskiego. I on ma nam zapłacić bodajże 5000 kapsli za zabójstwo tego kupca. Witam pana, nazywam się Justin Greeny, jestem szeryfem tego wspaniałego miasta. Czy mogę coś dla ciebie zrobić tego wspaniałego dnia? Chcę zgłosić przestępstwo. No wyduś to z siebie. Kafar wydają mnie do zabicia jakiegoś kupca i jego żony. Żartujesz, no cóż, czy on osobiście ci to zaproponował? Tak, zrobił to we własnej osobie. Świetnie. Wiedziałem już z innych źródeł jego planie. Jesteś ostatecznym potwierdzeniem, którego potrzebowałem, żeby rozpocząć operację przeciw niemu. To będzie trudna akcja i przyda mi się każda dostępna pomoc. Mogę ci zapłacić 1300 kapsli, teraz 300, a resztę gdy skończymy. Co ty na to? To będzie czysta przyjemność. Wspaniale, oto pierwsza część twojej zapłaty. Szeryf wręcza ci 300 kapsli. Możemy ruszać, jak tylko się przygotujesz. Okej, cześć. Tak naprawdę to już jesteśmy przygotowani. Ale ja, moi drodzy, na przekór, że się tak wyrażę, kierując się pragmatyką czystą, 30-minutowy, zrobi się widno. Po prostu zabijemy tego kupca, a co? Zabijemy tego kupca, będzie trochę walki. Później odbierzemy nagrodę od Kafara, później pójdziemy jeszcze do szeryfa. Z szeryfem pójdziemy przeciwko Kafarowi, w ogóle będzie jeden ogólny, regularny rozpiździaj będzie po prostu. Okej, wchodzimy do inwentarza, przezbrajamy się ładnie. Bierzemy snajperesie, czas wypróbować w boju. To sobie zostawimy na grubszego zwierza. Na razie. Zobaczmy jeszcze, czy mamy przeładowane giwery. No i dobra, zaczynamy mordowanie. No, dobra, celujemy, bo to snajperka w głowę. Piękny strzał, gościu traci 24 punkty wytrzymałości. Zbiega się reszta. Ten nam zadał za 2 punkty. Dobrze, że Ajan strzela, kurczę. Ten ma Zigzauera, to jest Leon. Najtrudniejszy przeciwnik tutaj wśród tych ochroniarzy, ten w czarnej kurtce. Świetnie. Tajko też strzela do niego. Weźmy na muszkę Leona w takim razie. O, ale trafiliśmy tego przed nim. No dobra, zawsze coś, nie? Jak nie urok... Znaczy, jak nie kijem, to młotkiem. Nie wiem, do kogo Alan strzela. A, zestrzelił wieżowca. Przez okno, świetnie. A on chyba wziął Zigzauera. Nie, Desert Eagle ma cały czas. Dobra, strzelamy do Leona. Świetnie. 52 punkty wytrzymałości mu zabraliśmy. 5 mu zostało, jest prawie martwy. O, żebyśmy tylko tu nie zginęli teraz. Dobra, jednak chyba weźmiemy sobie Steampacka. A może nawet 2.
Nie, no jeden wystarczy. Zobaczymy, ile będzie nas kosztował strzał z tego. 5. Akurat. Spróbujmy. Pięknie, pięknie. Leon pada na ryj. Laska strzela. Kurde. Nie wiem, co Ajan stoi, jak ten debil. Zmieniamy broń. To nas kosztuje 6. Ale trzeba wziąć steampacka. Dobra, bierzemy steampacka. Zostaje nam 5 punktów akcji. I strzelamy do Lali z tego naszego 5,56 pistoletu. Pięknie, pół płuc jej wyrwało bok. Och, krew się leje. Taki łajzy jak ty, to je jadam na śniadanie. No, zaraz zobaczymy. Nie. Zaraz się przekonamy, co ty jadasz na śniadanie, chłopczyku. Główkę. 20 punktów wytrzymałości traci. Ile mu zostało? 39. A czemu? A nie, dobrze. Chłopcy, dlaczego nie strzelacie? Wow, nie trafiłem. Dobrze, Tajko, pięknie. Pięknie. Dobra, to strzelamy w pierś. No i cudnie, cudnie, moi drodzy. Kończymy walkę. Dobra. Wezmę sobie jeszcze steampacka. No dobra, wystarczy. Nie wiem, czy już zbierać lód. Wieżowiec tak naprawdę nie żyje, ale jeszcze zajdźmy do niego do domku, bo jeszcze żona przecież. Weźmy ten nasz pistolet. No jest żona. Pięknie. No i dobra. Wykonaliśmy tego questa. 125 punktów doświadczenia dostaliśmy. Teraz ile my mamy? 18905, 21 jest to awans. No zobaczmy, co ma żona wieżowca. 86 kapsli, mój drogi. Bardzo ładnie. A co jest w regaliku? Nic nie ma. Dobra, odłóżmy jedną giwerę. Będzie nam łatwiej tutaj eksplorować. Zobaczmy, co ma wieżowiec w takim razie. Kapserki 135 bierzemy. Bardzo ładnie. Tu jest skrzynusia, ale skrzynusia na razie zostawimy w spokoju, bo jest zamknięta. Idziemy jeszcze te pokoiki tutaj przy. Tajko, mógłbyś zejść z drogi? Halo. Te pokoiki jeszcze przejrzymy. No tutaj jest regalik, tu jest regalik. Tu nie ma nic. A w tym regaliku? No jak nie potrafię się tam dostać? No. Śmiesznie wygląda w tym pancerzu z takim plecaczkiem. Dobra, nic tu nie ma. Możemy teraz poprzeszukiwać tych ochroniarzy. Nie ma tu więcej? A jeszcze jeden został, taki sobowtór Ajana. Zobaczmy, proszę bardzo. SMG, rozładowujemy. Bierzemy wszystko oczywiście. Leon powinien mieć Zigzauera, tak, świetnie, rozładowujemy, to ammo pójdzie dla Ajana. Zigzauer pójdzie pod barter, tylko że jesteśmy już w pełni obciążeni. Damy coś tym razem Tajko do noszenia.
Matka, co mu tu damy, moi drodzy? Co mu tu damy do noszenia? A, to jest nasz SMG? Nieważne. Damy mu SMG do noszenia. I to na razie. Damy mu to wszystko. Świetnie. Dobra, bierzemy Zigzauera, bierzemy steampaczki. Ach, jak ja lubię to zbierać łupy, moi drodzy. Dobra, SMG, amunicja. I tu jeszcze ktoś leży. Koleś ma digla. Amunicja dla Janka oczywiście. Assam Desert Eagle 44 idzie pod barter. Co teraz? Jeszcze tego jednego musimy tam wykończyć, ochroniarza. Weźmy snajperkę. Przeładujmy te nasze giwery jeszcze. Świetnie. No i idziemy. Zobaczył nas. Głowę trochę w prawą nogę. Dostał. 22 punkty, dobra. Jeszcze raz. Teraz w głowę. 13 punktów. To w mniej niż jak w nogę mu strzelałem. No i Tajko kończy zabawę, świetnie. Kończymy walkę. Przeładowujemy. Odkładamy. Jeszcze tutaj zlutujemy gościa, zobaczymy co ma. SMG. Nawet nie zdążył wystrzelić z tej swojej broni. Wyśmienicie. A co tu jeszcze jest? Bo nie pamiętam, coś tu było do przejrzenia. Ale zobaczymy. Tu nic nie ma. A tu? Też nic nie ma. No tu jest łazioneczka, dobra. Wychodzimy stąd. Idziemy się, pozbędziemy trochę lutu. Chodź Tajko, chodź. Bo chcę od ciebie zabrać te karabiny. Mam nadzieję, że uda mi się to unieść. Daj mi SMG, fajnie. Zaraz, ty masz amunicję tą, 50 nabojów masz. No i dobra, i na razie musi ci wystarczyć. Idziemy do General Store, nie wiem, na razie nie. Teraz co my mamy, co my mamy, co my możemy opylić? 3 razy SMG, nie, 2 razy SMG, nie, tu jest nasz, 3 SMG i digla. Tą amunicję i tą damy Ayanowi. Dobra, potrzebny mi jest kupiec z bronią, moi drodzy, bo chcę kupić, przepraszam, więcej amunicji, 5,56. Nie, to jednak tędy musimy pójść. I za chwilę zobaczymy, jak tam wyglądają statystycznie nasi towarzysze odnośnie zdrowia i wyruszymy na Kafara. Tu jest kupiec z bronią. Gadamy z nim, barter. Pokaż, czy masz amunicję 5,56, kochasiu. Masz i to jest... Nie, to jest 5-milimetrowa. O, ty. Ale tu masz 5,56. Ile byś chciał za całość? 1523. Ci dam za to tak, 3 razy SMG, 3000, digla, 3800, a za strzelbę 4200, to jest ten, strzelba bojowa, żeby ją kupić dla Jana, ale to byśmy musieli zrobić inaczej.
spróbujmy nie dla Jana, tylko dla Tajko. Tu jest Tajko. Zabierzmy od niego to. Tylko mogłem to rozładować, kurczę. No nie, tu nie dam rady rozładować. To byśmy od niego zabrali i jeszcze byśmy mu powiedzieli, jak się zacznie walka, wyciągnij najlepszą broń. Dobra, odłożył. Chodź tu. Aż to jest Tajko. Odłożył, bardzo ładnie. Byśmy mu zabrali teraz tą amunicję dla nas, karabin byśmy, kurczę, nie musiałem wziąć, no. A Jan dostanie od nas w takim razie ammo do Deagla. Zobaczymy. Ammo do Deagla. Dobra, no to Ajan ma Deagla i Zigzauera. No i zobaczmy, może teraz uda nam się to podnieść. O, gdzie jest Tajko? Kurde, no. Damy mu to, a weźmiemy to. Nie mogę? Nie mogę. To jeszcze, nie no, Deagla chciałem sprzedać. Zigzauera zresztą też chciałem sprzedać. Damy mu snajperkę, o. Bardzo ładnie. I teraz handlujemy. Wyśmienicie. Nie chcę ciebie okradać, tylko chcę z tobą handlować. A, zakręciłem się. Dobra, i teraz tak, jedziemy po kolei. Pozbywamy się karabinu, ale nie, rozładujmy go najpierw. Karabinka. Zigzauera, a strzelbę? Rozładujmy strzelby. Deagla. Tych SMG 6000. No pięknie. I teraz bierzemy od niego te naboje. 3000. Dużo. A strzelba bojowa? 5700. Te naboje. 7200. Za dużo. Odłóż to. 6800. 6700. No patrzcie, jak w dziób strzelił. Pięknie. Tylko patrzę, czy... Nie, no dobrze. Wszystko to, czego chciałem się pozbyć. Wyśmienicie. Nie, tylko się rozglądam. Chodźcie tutaj, chłopaki, bo będziemy się teraz przezbrajali. Chodźcie, bo czeka nas niezła rozpierdziucha. Tajko. Chodź tutaj, Tajko. Przepraszam. Dostaniesz dużo nabojów. I dostaniesz piękną strzelbę. Oddasz mi moją snajperkę. Wyrzutnie i rakiety. No jak maksymalne, kurde. Ajan. Mamy, złapałem Ajana. Ajan dostanie... Gdzie mamy amunicję? Sprzedałem amunicję? Mamy amunicję. Bo to jest amunicja do Zigzauera, tak?
14 mm. Do digla, dobra. Czyli mamy snajperkę, mamy SMG. Ten taki pistolet fajny. Dobra, to teraz jeszcze Tajko. A jedną chociaż. Ale co ja takiego mam, że mam maksymalne obciążenie? Nie no, mam trochę tych super steampacków i innych bzdur. Dobra. Coś musimy Ajanowi oddać w takim razie. Oddamy mu to, oddamy mu licznik. Oddamy mu na razie to i to. I zapalniczkę. SMG sobie zostawimy, steampaki, apteczkę mu oddamy. Oddamy mu to i to. No i dobra. No i teraz możemy chyba zabrać od Tajko wreszcie tą wyrzutnię. Znaczy wyrzutnię wzięliśmy, tylko rakiety. Jak maksymalne? Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. 133. Co jest takie ciężkie? O mamo. No to Tajko jeszcze dostanie SMG. I... te naboje. I te naboje. I teraz. No wiecie co? Dobra, jedną mi się udało wziąć. Drugą. Trzecią. Dobra, wziąłem przynajmniej te burzące rakiety. Okej, wiem, że to trwało, moi drodzy. I cóż. Skończę tutaj ten odcinek, za chwilę zaczniemy kolejny. Dziękuję wam za wytrwałość, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.